Szczęść Boże, dzień dobry. Dzisiaj odpowiedź na pytanie pani Seli, ale też na komentarze rozmaitych osób dotyczące habitu czy w ogóle stroju pustelniczego. Więc tutaj pani Stella napisała: interesuje mnie zwyczaj i praktyka dotycząca stroju pustelnika i skąd wynika pogląd, że nie może nosić habitu. I jak określamy, co jest habitem, a co nie? Prosiłabym o rozjaśnienie tych kwestii. Więc ja mówiłam w jednym z poprzednich filmów raczej nie tyle o tym, że nie może nosić habitu, ile że no nie jest to strój zakonny, ponieważ pustelnik nie jest zakonnikiem. Owszem, zdarzają się takie wyjątkowe sytuacje, że ktoś z jakiejś wspólnoty życia konsekrowanego przechodzi do życia pustelniczego i wtedy czasami wspólnota rzeczywiście pozwala mu zachować habit tego konkretnego zgromadzenia. Ale zwykle jest tak, że też prosi, żeby jakąś tam drobną modyfikację zrobić. Na przykład w przypadku pań chodzi o to, żeby na przykład był inny rodzaj welonu, coś takiego. Ale jak słusznie pani zauważa, to może jednak najpierw trzeba by wyjaśnić, co to jest habit. Więc przygotowałam do tego filmu kilka obrazków, bo pewnie najlepiej na obrazkach takie rzeczy widać. I chciałam też od razu powiedzieć, że wszystkie ilustracje, wszystkie zdjęcia, które tutaj będzie widać, na dole są podane strony, z których te ilustracje zostały zaczerpnięte. No więc zobaczmy pierwszą. No tutaj mamy obrazek z takimi, prawda, typowymi, starymi strojami zakonnymi, kobiecymi, jak widać. No więc rzecz jasna jest to suknia, długa suknia plus welon. Czasami jeszcze są jakieś dodatki, na przykład jest szkaplerz, czasami jeszcze jakiś rodzaj płaszcza, czy jakaś kapa, jakaś kukula. No ale z grubsza to tak wygląda i tu pewnie nie ma wątpliwości. Na następnym zdjęciu no jest kilka przykładów takich habitów, zgromadzeń, chyba praktycznie wszystkie są czynne z tych czterech. No i tutaj właśnie no, to miałam na myśli, mówiąc, że pustelnik nie chodzi w habicie zakonnym, bo po prostu no, nie powinien tak chodzić w habicie zgromadzenia, do którego nie należy, bo z samego założenia pustelnik jest samotny i nie przynależy nigdzie. Kolejna rzecz to jest jednak jeszcze to, że ta praktyka także w zakonach czy w zgromadzeniach różnie wygląda, bo rzecz jasna oprócz tych habitowych i niehabitowych, ludzie tak zwykle zresztą myślą, że wspólnoty życia konsekrowanego to albo są habitowe, albo niehabitowe. No więc jest jeszcze taki rodzaj współczesnej hybrydy. Tutaj proszę spojrzeć. No to trudno nazwać habitem, to znaczy ja bym tego na pewno habitem nie nazwała, no widać, że siostry mają bluzki i spódnice i tam różne, prawda, żakieciki i oczywiście welony, chociaż jedna też jest bez welonu. I znowu, no, w dzisiejszych czasach jest tak, że czasami rzeczywiście nawet nosząc habit, siostry nie muszą mieć welonu. Wszystko zależy od przepisów danej wspólnoty. Bo to jest jeszcze jedna istotna rzecz, którą trzeba zauważyć, że wspólnoty życia konsekrowanego mają generalnie takie rzeczy zapisane w jakichś swoich statutach czy konstytucjach i tam jest dokładnie określone, jak ten strój ma wyglądać, kiedy ma być noszony, kiedy nie musi być noszony. Jeszcze jedną ciekawostkę przyszykowałam. Myślę, że rzadko się myśli o tym, jak bardzo taką rzeczą, powiedzmy, związaną z kulturą danej epoki, danego miejsca, danego kraju jest jednak strój zakonny. Czy pustelniczy zresztą tak samo. Rzecz jasna w pierwszych wiekach no, takich szczególnych strojów nie było, one się z czasem dopiero pojawiły. I zawsze też było tak, że czy pustelnicy, czy potem zakony albo taki strój przyjmowali, albo nie. Już nie chcę teraz wchodzić w jakieś takie detale typu tam odnowa życia zakonnego po Soborze Watykańskim II, bo to już są rzeczywiście drobiazgi. Ale jeśli chodzi o te sprawy kulturowe, taki przykład. Strój świętego Franciszka z Asyżu to była po prostu w owych czasach suknia chłopska, bo to przecież były czasy, kiedy mężczyźni w długich sukniach też chodzili. Teraz zdjęcie ciekawostka. Na tym zdjęciu widać siostry z jednego z katolickich zgromadzeń zakonnych z Wietnamu. To, co one mają na sobie, to jest aodai, to jest narodowy strój wietnamski, który zarówno w damskiej, jak i w męskiej wersji to jest po prostu długa koszula, tak, ze spodniami. Siostry są w koszulach, spodniach i w welonach, rzecz jasna. Oczywiście świeckie panie taki aodai noszą w trochę innej formie, powiedzmy, że taki bardziej do figury, jeśli się ją ma, rzecz jasna. Ale no tutaj właśnie widać, że to wcale nie musi być zawsze habit i dlatego lepiej mówić jest o stroju. I teraz jeśli chodzi o pustelników. Tak samo jak w przypadku zakonów, właściwie w samym prawie kanonicznym no nie znajdziemy informacji dotyczących tej kwestii. Natomiast pustelnicy od zawsze no albo jakiś mieli swój szczególny strój. No oczywiście mógł to być habit, ale nie musiał. To mógł być jakiś właśnie taki strój zaprojektowany przez samego siebie. I po dzień dzisiejszy tak jest. Ale najpierw przywołam coś, co chyba rzeczywiście najbardziej się kojarzy z pustelnikami. Tu na zdjęciu widać nieżyjącą już, chyba najsławniejszą dwudziestowieczną eremitkę, siostrę Wendy Beckett. No ona właśnie jest rzeczywiście w takim habicie, który wiele osób by określiło jako habit zakonny. Ale no nie. Jest to jednak habit pustelniczy, siostra była eremitką. No pewnie wiele osób oglądało którąś z jej serii robionych dla BBC programów o sławnych dziełach sztuki. Natomiast dla odróżnienia może pokażę jeszcze inną eremitkę, siostrę Rachel Denton. I tutaj no właśnie, na zdjęciu widać, że ona ma jakby taki rodzaj szkaplerza na sobie, ale ma białą bluzkę i jakąś taką ciemną granatową spódnicę pod tymże szkaplerzem. No tu zresztą na zdjęciu widać, jak siostra trzyma kurę, ale tam w okolicy pasa jest jeszcze taki, w okolicy jej talii powiedzmy jest pas, który łączy przód i tył szkaplerza. Siostra też zdaje się ma taką też ciemną suknię granatową. Już nie chciałam nie wiadomo ilu zdjęć ściągać. Natomiast no właśnie, proszę spojrzeć, tutaj ona jeszcze jest na przykład w czapeczce występuje, a jeszcze jest jedno zdjęcie, o właśnie. I tu widzimy siostrę Rachel, tak, ta po lewej stronie z krzyżykiem na bluzce, tak, w białym kapeluszu, to jest siostra Rachel, czyli widzimy ją już w takim stroju właściwie prawie świeckim. I oczywiście ktoś może uważać, że no tam siostra nie powinna tak chodzić. To dla ciekawostki jeszcze jedno zdjęcie, tym razem to jest zakonnik. Ja co prawda nie wiem w tej chwili jaka jest jego formalna przynależność, bo on był benedyktynem, potem przeszedł do kamedułów, ale kamedułów właśnie przynależących do rodziny benedyktyńskiej. On się nazywał David Steindl Rast, nie wiem czy prawidłowo czytam to nazwisko. No i jak widzimy, no właśnie. Czy to jest habit? No to nie jest habit, prawda? To jest taka, powiedzielibyśmy, koszula habitowa i spodnie. No bo widać, że jest biała koszula i na tym jest jeszcze jakby taki mini szkaplerz. I to jest wszystko spięte pasem. Trochę to przypomina właściwie strój trapistów. Na jeszcze jednym zdjęciu mamy ojca Marię Eliasza. No właśnie, to jest taki wędrujący pustelnik, jest kapłanem, stąd tytuł jego ojcem. Jak widzimy, no, ma habit właściwie taki wyglądający zakonnie, ale jednak z takim bardzo dużym krzyżem i z jakiegoś takiego nietypowego materiału chyba wykonany. I na koniec pewnie wszystkim znana taka ciekawostka, pielgrzym, tak, George Walter. To jest zdjęcie z jego pustelni. No i widzimy go w tym takim typowym habicie z łat, z jeansu, z którego jest chyba dość znany, od zawsze się tak ubiera. No na koniec tylko może bym dodała, że jak chodzi o pustelników, no to stroje różne, prawda, było widać. Jeśli będą następne pytania, to proszę je dopisać w komentarzach albo wysłać na maila. Natomiast myślę, że warto pamiętać, że no to jest jednak rzecz, która powinna być w jakiś sposób związana przede wszystkim ze stylem życia pustelnika. Bo habit to jest też coś, co ma być, czy jakiś strój powiedzmy, to ma jakby pomagać w praktykowaniu ubóstwa, upraszczać wiele rzeczy. Natomiast no, powinno to być równocześnie przede wszystkim praktyczne i z tego przecież wynikają przez stulecia te także rozmaite zmiany w strojach i eremickich, i zakonnych. Z rzeczy formalnych to tylko taka uwaga, że w przypadku tym szczególnym, którym jest kanon 603 paragraf 2, czyli tam, gdzie mamy opisanych pustelników diecezjalnych, to o tym stroju, przynajmniej w Polsce, decyduje pustelnik w uzgodnieniu z biskupem. Są biskupi bardziej liberalni w tych sprawach, są też tacy, którzy bardziej restrykcyjnie do tego podchodzą, ale wszystkich innych pustelników, tych kanon 603 paragraf 1, to jakby decyzja należy do nich. Mam nadzieję, że wystarczająco jasno sprawę przedstawiłam. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże!